Osiedle zamiast lasu. Mieszkańcy obawiają się, że zielony teren trafi w ręce dewelopera. Sprawa wydaje się przesądzona, bo radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie i miasto jest o krok bliżej sprzedania terenu. Jednak protestujący nie odpuszczają. Łukasz Kądziołka. Dla jednych to ważny kawałek dzielnicy. To były polany, a teraz są piękne drzewa. Piękne, coraz większe, a tak za 50-100 lat będzie to jeszcze większe, jeszcze bardziej piękne. Dla miasta teren również ważny, ale inwestycyjny. Będziemy robili wszystko, żeby spłynęły kolejne środki do budżetu miasta, które są nam bardzo, bardzo potrzebne. Mieszkańcy Brzęczkowic walczą o to, żeby nadal rosły tu drzewa, a nie wyrosły nowe bloki. Ich zdaniem pomysł sprzedaży gruntu bardzo wpłynie na krajobraz dzielnicy. Narusza cały, że tak powiem, tutaj ten obszar rekreacyjny, bo wokół właśnie górki jest bardzo sporo lasów i to jest gdzieś tak około 1/3 tych lasów, która miałaby zostać, że tak powiem, wycięta. Chodzi o około 4,5-hektarowy grunt obok granicy z Sosnowcem i Jaworznem. Na razie teren przy Trójkącie Trzech Cesarzy jest zielony, ale zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może tu powstać zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna połączona z zabudową usługową. Sprawa wydaje się przesądzona, bo podczas ostatniej sesji Rady Miasta wyrażono zgodę na sprzedaż. Proszę o wynik. 12 głosów za, 10 przeciw. Zaważył jeden głos. Niektórzy radni nie mają wątpliwości, że takie inwestycje są dzielnicy potrzebne. Przyniesie nieporównywalnie większe korzyści dla mieszkańców miasta, a przede wszystkim mieszkańców Brzęczkowic, o których interes przede wszystkim muszę walczyć jako wybrany z tej dzielnicy. Przeciwko uchwale była cała opozycja, która uważa, że władze miasta powinny przemyśleć tę sprawę. Czy w ogóle warto aż tak mocno się konfrontować z głosem mieszkańców? Tym bardziej, że to są mieszkańcy z dzielnicy, z której sam pan prezydent pochodzi i tam zawsze rzeczywiście robi dosyć dobry wynik. Jak przypomina prezydent, kluczowe decyzje zapadły dawno temu, bo w 2016 roku, gdy uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została poinformowana Rada Dzielnicy, która nie wnosiła protestów. Zostali poinformowani mieszkańcy, nie wnosili protestów. Dlatego dziwię się, że dochodzi do sytuacji tak spornych, nakręcanych przez ludzi, tak jak powiedziałem też wcześniej, którzy chcieli jeszcze niedawno wycinać ponad 8 hektarów lasu. Mieszkańcy nie zamierzają się poddać. Złożą swoją uchwałę odwołującą tą przegłosowaną we wrześniu. Liczę, że oni pod naciskiem społecznym, rozmawiając ze swoimi sąsiadami, wyborcami, jednak zmienią tą decyzję. Z kolei miasto szykuje się do ogłoszenia przetargu. Na sprzedaży terenu Mysłowice mogłyby zarobić od 8 do 10 milionów złotych.